Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Dziś telefonicznie spotykamy się z naszym gościem. Po drugiej stronie słuchawki jest Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Dzień dobry, witam. Witam serdecznie, witam panią redaktor, witam słuchaczy RDN Nowy Sącz. I oczywiście zanim o turystyce powiemy, to myślę, że warto wspomnieć o Karpaczu, bo widziałam, że pan na forum się wybrał. Co prawda nie było ono w Krynicy, ale nawet chyba udało się panu spojrzeć z lotu na Karpacz. Jakie wrażenia po wydarzeniu tak wielkim właśnie w tej miejscowości? Na pewno warto też odwiedzać i podglądać, jak inni chociażby promują turystykę czy swój własny region. No w Karpaczu akurat zaliczyłem debiut lotu balonowego, dlatego że mamy na najbliższe 2 lata wynajęty duży balon reklamujący Małopolskę, który też pojawi się na Sądecczyźnie i to będzie też okazja dla mieszkańców Nowego Sącza w najbliższych miesiącach i Sądecczyzny z tego balonu też skorzystać, przy okazji reklamując Małopolskę. I oczywiście trochę wydarzenie w jakiejś tam mierze smutne, że tego forum nie mieliśmy w Krynicy. No natomiast ja rozumiem, że ten rok jest wyjątkowy. Zresztą w tym roku kończy się umowa między województwem małopolskim i fundacją, która organizuje forum i czekają nas pewno trudne negocjacje. Natomiast ja nie wyobrażam sobie, żeby to forum nie wróciło do Krynicy. Chociaż oczywiście obecność w Karpaczu w jakiejś tam nawet mierze ułatwia reklamowanie Małopolski i Sądecczyzny na Dolnym Śląsku. Mhm. Chociaż też Dolny Śląsk jest regionem, który z nami oczywiście konkuruje, jeżeli chodzi o pozyskanie turystów. Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że patrząc na to, w jakich okolicznościach w tym roku odbywało się forum, to jeden z większych hoteli, w którym zapewniona praktycznie na miejscu jest baza noclegowa. W Krynicy te hotele są troszeczkę bardziej rozrzucone. Nie ma też tak dużej przestrzeni, nie ma centrum kongresowego. Jak pan sądzi, mamy szansę na to, żeby przy takim konkurencie forum wróciło na Sądecczyznę? Ja jestem o tym przekonany, natomiast oczywiście organizacja forum w jednym ogromnym obiekcie, który dysponuje właściwie dziesiątkami różnego rodzaju sal do konferencji, który dysponuje 800 pokojami, jest wygodna, ale wygodna dla organizatorów, niekoniecznie dla uczestników, dlatego że spędzanie 2 czy 3 dni w jednym ogromnym budynku jest trochę klaustrofobiczne i trochę nudne na dalszą metę. Jednak Krynica z kontaktem z górami, z deptakiem, na którym toczą się rozmowy, z możliwością przeniesienia się do jakichś sąsiednich restauracji, kawiarni, skorzystania z wieży widokowej, skorzystania z wyciągów, w obecności też bliskiej Słowacji. No to jednak jest, wydaje mi się, rzecz bezkonkurencyjna i w głosach uczestników jednak pojawiała się tęsknota za Krynicą i za naszym regionem. Czyli mamy swoje argumenty, które możemy przedstawić w trakcie negocjacji? Zdecydowanie tak, tym bardziej, że Małopolska zawsze była ważnym sponsorem tego wydarzenia, ale oczywiście też wiele będzie na przyszłość zależało od tempa inwestycji w naszym regionie, od połączeń komunikacyjnych, chociażby od rozpoczęcia długo oczekiwanej inwestycji, jaką jest Sądeczanka, bo to przybliża i Nowy Sącz, i Krynicę do głównych centrów kraju, do lotniska, a to, ta wygoda dla uczestników oczywiście też jest ważna. Zainteresował mnie pan na początku tym balonem, który może, promocyjnym balonem Małopolski, który może latać nad Nowym Sączem. Sądeczanie będą mogli korzystać, dobrze zrozumiałem? Zdecydowanie, oczywiście ilość miejsc jest ograniczona, więc to będzie musiało być w formie jakiegoś konkursu. Natomiast w najbliższym czasie będziemy mieli kilka wydarzeń, których planujemy też pokazać nasz balon. Wracamy do koncertu księżycowego grania. Będzie to w najbliższym czasie w Przysłonisku w 3 Koronach, ale w październiku również na hali Łabowskiej. Także myślę, że balon będzie mocno pracował. No i też dla tych, którzy wykażą się jakąś wiedzą na temat naszego regionu, przemyślimy formę konkursu. Oczywiście zaprosimy też mieszkańców Sądecczyzny do
lotu balonu. Myślę, że chętnych będzie co nie miara. Właśnie, takie działania promocyjne oczywiście mają ściągnąć turystów do regionu, do Małopolski, na Sądecczyznę i do wielu innych zakątków naszego województwa. Ale patrząc na to, jaka jest kondycja w tym momencie turystyki, mimo wszystko w tym okresie pandemicznym, wiele hoteli, wiele organizacji turystycznych straciło. Macie szacunki dotyczące tych strat? Nie no, szacunki są przerażające, bo w skali województwa to może być nawet kwota około 6 miliardów złotych, 1,5 miliarda euro. Na szczęście dla południowej Małopolski te straty koncentrują się głównie w Krakowie, który był najważniejszym ośrodkiem turystycznym dla Małopolski, również chociażby Wieliczka czy Oświęcim. Natomiast paradoksalnie w wielu rejonach Sądecczyzny, czy Gorlickiego, czy Limanowskiego turystów było więcej niż w poprzednich latach. Tyle tylko, że to głównie był turysta krajowy, który korzystał bardzo często z bazy takiej niskokosztowej, czyli takiej, która nie generuje dla niego dużych kosztów. Natomiast Kraków żył z turysty zagranicznego. Wiele hoteli miało 95% obłożenia właśnie turystami zagranicznymi, przylatującymi głównie samolotami na lotnisko Balice. No i te ograniczenia lotów bardzo powszechne w Europie, również w Polsce, no spowodowały właśnie ubytek tych turystów. Natomiast te obiekty, które były nastawione na turystę krajowego, w niskokosztowych obiektach, gospodarstwa agroturystyczne wręcz przeżywały w tym roku boom. No właśnie, tutaj mówi się o tym, że gospodarstwa agroturystyczne, małe pensjonaty, one wygrały w tym momencie, dlatego że turyści szukali spokoju i odosobnienia, a nie tłoku. No zdecydowanie tak. Gdyby jeszcze nie to, że ta druga połówka szczytu sezonu turystycznego była stowarzyszeniem strefy żółtej czy czerwonej w niektórych naszych ośrodkach, takich jak Nowy Sącz, czy też w niektórych powiatach, jak chociażby Sądecki, no to ten ruch byłby jeszcze większy. Ja też przy okazji apeluję do mieszkańców Sądecczyzny, żeby jednak przestrzegać ograniczeń, żeby nie ulegać propagandzie, która mówi, że koronawirusa nie ma, że nie trzeba ubierać maseczek, bo to się przekłada też na nasze dochody, nie tylko branży turystycznej. Ale mimo tych problemów, wydaje mi się, że Sądecczyzna, Gorlickie czy powiat Limanowski skorzystał, dlatego że bardzo wiele osób pojawiło się na szlakach turystycznych. Nie zawsze ze względu na sytuację wiązało się to z noclegami. Tym niemniej wiele osób, które w tym czasie spędziłyby urlop na przykład w Egipcie czy w Europie Południowej, wybrało właśnie wędrówki naszymi szlakami, wędrówki piesze, ale też bardzo tłoczne było na szlakach rowerowych, a chociażby Welo Dunajec jest coraz bardziej rozbudowywany, są coraz dłuższe odcinki. No i w niektórych miejscach, na przykład na odcinku pienińskim, wręcz tworzyły się korki momentami na tej trasie. No właśnie, no bo mamy sytuację, w której od soboty Nowy Sącz będzie już w zielonej strefie, a powiat limanowski w żółtej, to oznacza, że tych obostrzeń będzie znacznie mniej i czerwony kolor już nie będzie straszyć w tej części Małopolski. Straszyć oczywiście turystów, bo o tym już mówiono od dawna, że niestety turyści, widząc ten czerwony kolor, zastanawiają się, czy tutaj przyjechać, czy niekoniecznie. Pan sądzi, że to będzie szansa dla pensjonatów, dla hoteli, dla przedsiębiorców? Zdecydowanie tak, szczególnie dla ruchu weekendowego. No, należy też pamiętać, że już rozruszał się gdyby bon turystyczny. Mieszkańcy Polski już zgłosili akces do kwoty około miliarda złotych. Na razie te wydatki dopiero przekroczyły 200 milionów złotych. Natomiast bon to jest w sumie 4 miliardy do wydania w ciągu najbliższego 1,5 roku. I tutaj w tej chwili chyba główną bitwę musimy stoczyć o sezon zimowy. Myślę, że do tego momentu nie będziemy już takim miejscem o wyjątkowo dużej ilości przypadków. I ten sezon zimowy jest niezwykle ważny dla wielu miejscowości górskich, takich jak chociażby Krynica, Sztabnica, nie mówiąc dużo Zakopanem czy Białce.
A mamy trochę czasu, żeby do tego sezonu się zimowego przygotować i już nawet na forum, które odbywało się w Karpaczu, przykładowo marszałek Kozłowski w wielu wystąpieniach do mediów już zachęcał do przyjazdu do Małopolski w okresie zimowym. Wspomniał pan tutaj o bonie turystycznym. Mówi się o tym, że on no, tak naprawdę nie uratuje turystyki, bo to jednak kropla w morzu potrzeb. Ale jak wielu sądeczan, jak wielu Małopolan korzysta z tego bonu? Bo wy jako Małopolska Organizacja Turystyczna macie pewnego rodzaju już pewnie dane na ten temat. No, bardziej są to szacunki, dlatego że rejestracja podmiotów, ona jest bardziej w taki sposób indywidualny, nie ma szczegółowych informacji, ale my szacujemy, że 1/5 podmiotów, które się zarejestrowały w systemie, to są podmioty z Małopolski. Bardzo również wielu Małopolan korzysta z tych bonów i z tych danych, które mamy chociażby poprzez analizę sieci komórkowych, wynika, że Małopolanie w te wakacje byli niezwykle aktywni. No tyle, że oczywiście bardzo często wyjeżdżali poza obszar naszego województwa i byli widoczni w wielu innych turystycznych regionach kraju. Nam oczywiście jeszcze bardziej by zależało, żeby to mieszkańcy właśnie Mazowsza czy Śląska przyjeżdżali do naszego regionu. Pozytywnym takim zjawiskiem to jest zwiększenie ilości turystów z Wielkopolski, którzy pojawili się w Małopolsce i to jest chyba ten kierunek, który musimy wspierać w najbliższym czasie. I oczywiście bon turystyczny nie uratuje wielkich luksusowych hoteli krakowskich, bo one są troszkę dla innej klienteli, również dla klienta kongresowego, który przyjeżdża na wielkie wydarzenia w swoich branżach. Natomiast dla naszych pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych, bon turystyczny jest no, wymarzonym jak gdyby źródłem pozyskiwania klientów. I ja, no, jeżeli uda się sezon zimowy, będą dobre warunki narciarskie, nie będzie obaw, no, sądzę, że to może być dla wszystkich miła niespodzianka, jeżeli chodzi o ilość turystów i przychody z tym związane. Wciąż zdarzy się, że są takie sytuacje, gdzie ludzie obawiają się wykorzystać ten bon turystyczny ze względu na to, że boją się po prostu wyjazdu. Sądzi pan, że zostanie jakaś pula pieniędzy, która ewentualnie nie zostanie wykorzystana wśród Małopolan z tych bonów, które miałyby do nich trafić? I jak pan sądzi, co z tymi pieniędzmi się stanie wtedy? Znaczy tak, no to jest kwestia taka, że no niestety te bony nie będą jak gdyby prolongowane, no chyba, że będzie dodatkowy program, jeżeli będzie widać, że spora część osób tych bonów nie zamierza wykorzystać, no są to też oszczędności, które można byłoby przeznaczyć na pomoc dla chociażby branży turystycznej, ale czas realizacji tych bonów jest tak długi, bo do marca 2022 roku, że ja myślę, że tych niewykorzystanych bonów to będzie dosłownie kilka procent całej kwoty, która jest przewidziana. Natomiast oczywiście dla nas jest szczególnie ważne, żeby te bony były wykorzystywane teraz, kiedy to jest najbardziej przydatne dla branży. A poza tym sama idea bonów powoduje, że będą wypoczywać rodziny czy osoby, które w innych warunkach nie byłoby stać na jakąkolwiek formę wypoczynku. Na sam koniec spytam jeszcze o szlak architektury drewnianej. Jak on sobie radzi w tym sezonie? Wiemy, że w zeszłym no, były małe problemy, ale udało się dostać dofinansowanie. Obiekty są odwiedzane? Tak, szlak sobie radzi zadziwiająco dobrze. No właśnie, na Sądecczyźnie czy w powiecie gorlickim ten ruch jest czasami porównywalny z tym, jaki był w zeszłym roku. Natomiast nie wszystkie oczywiście obiekty, bo na przykład Dębno ma ruch kilkakrotnie mniejszy niż w poprzednim roku. Więc, no ale biorąc pod uwagę warunki, to rzeczywiście jest nieźle. Tym bardziej, że nie było żadnego przypadku, o którym wiemy, żeby ktokolwiek zwiedzając te obiekty był narażony na zarażenie koronawirusem. Czyli po prostu nie ma żadnych obaw, żeby korzystać z tych naszych atrakcji. Ja myślę, że te hotele, te obiekty, zwłaszcza świątynie UNESCO, będą również przez cały rok i również w sezonie zimowym licznie odwiedzane przez turystów. Czyli liczba turystów porównywalna do poprzedniego roku? Na terenie powiatu gorlickiego i częściowo sądeckiego
tak, natomiast na pozostałym obszarze jednak znacznie mniejsza niż w roku poprzednim. Na pewno do tematów związanych z turystyką będziemy wracać. Mamy już 25 minut po godzinie 8, dlatego dziękuję bardzo za spotkanie. Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej, był naszym gościem. Dziękuję i bardzo do usłyszenia. Dziękuję pani Zako, dziękuję słuchaczom RDN. Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Nowy Sącz.